Cześć, pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić tą piękną chustę pajączkową. Ona jest bardzo prosta. Wystarczy znać parę podstawowych, początek. Następnie będą cztery rzędy, które będą się non-stop powtarzać. Jest proste. Robimy sobie łańcuszek z pięciu lub sześciu, w zależności. Ja tam mam tutaj z pięciu. Zamykamy ten łańcuszek oczkiem zamykającym i robimy trzy w górę. Raz, dwa, trzy oczka w górę zamiast pierwszego słupka. Dodatkowo robimy jeszcze trzy słupki pojedynczo nawijane. Raz, dwa, przepraszam, za szybko, muszę zrobić to wolniej. Raz, dwa i trzy. Dzisiaj trochę wiecznie jest. I teraz tak, następnie robimy dwa oczka łańcuszka na przerwę i tu znowu będą trzy po tej stronie, trzy słupki pojedynczo nawijane plus jeden na końcu. I tak będą wyglądały boki tej chusty do samego końca. A koniec to już jest zależny od Was, bo to można sobie robić, można robić do w nieskończoność. Trzy, cztery, ok. Czyli tu mamy taki początek, tak? Tą niteczkę potem my sobie tam schowamy gdzieś, ale dobrze. To jest pierwszy. Tak? Robimy teraz rząd drugi. Raz, dwa, trzy w górę. Odwracamy na drugą stronę. Nawijamy i tu jeszcze trzy. Raz, dwa, trzy. Jedno oczko przerwy i tutaj w ten słupek ostatni. Tutaj nawijamy i tu robimy trzy słupki pojedynczo nawijane. Raz, dwa, trzy. Dwa oczka łańcuszka, bo tutaj będziemy budować sobie ten środek, ten grzbiet, kręgosłup tej chusty. I znowu trzy oczka. Dwa oczka, trzy słupki pojedyncze w ten pierwszy słupek. Raz, dwa, trzy. Znowu jedno oczko łańcuszka i tu robimy nasze trzy słupki pojedyncze nawijane plus jeden. Trzy. I czwarty. I teraz tak, to już wygląda nam w ten sposób. Teraz tak, zrobimy trzeci. Raz, dwa, trzy. Odwracamy robótkę. I teraz tak, tutaj po bokach zawsze będą cztery i tutaj na środku zawsze będą dwa oczka, bo to będzie ten kręgosłup tej chusty. Dobrze, rząd trzeci robimy, zaczynamy tak samo. I zawsze będzie się zaczynało tak samo, robimy sobie 3 plus 1. Raz, dwa, trzy. Teraz robimy raz, dwa, trzy oczka i tutaj w tą przerwę, w to nawijamy i robimy jeden pojedynczy słupek. I teraz znowu raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i w ten ostatni tutaj robimy trzy. Raz, dwa, trzy. Następnie dwa oczka przerwy i tutaj odzwierciedlenie tego, co robiliśmy po prawej stronie. Raz, dwa, trzy. Następnie trzy oczka łańcuszka. Nawijamy tu w tą przerwę słupek. Raz, dwa, trzy. Nawijamy i tu robimy 3 plus 1.
Raz, dwa, trzy. I czwarty, żeby ładnie się chusta układała tutaj po bokach. Następnie znowu robimy raz, dwa, trzy w górę, odwracamy i robimy czwarty rząd. Tu łatwo sobie liczyć. Tutaj zobaczcie, raz, dwa, trzy, teraz czwarty. Czwarty rząd zaczynamy tak samo. Robimy trzy, cztery. Następnie robimy trzy oczka łańcuszka. I teraz tak, bez żadnego nawijania, zwykły taki półsłupeczek, tu robimy taki mały bez nawijania, raz, jeden w górę tego pojedynczego słupka i tu trzy, tak? I znowu trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, żeby powstało nam coś takiego właśnie. Nawijamy i tu robimy trzy słupki. Raz, dwa, trzy. I teraz tak, dwa oczka łańcuszka i tu też odzwierciedlenie tego drugiej strony, trzy słupki. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, jeden półsłupek pod, jeden w półsłupek z poprzedniego rzędu, w słupek, sorry, trzy. I teraz raz, dwa, trzy, nawijamy i tu robimy nasze trzy plus jeden. Raz, dwa, trzy i ostatni. Nawinęłam? Nie. Czasem się zagonię. I znowu. Raz, dwa, trzy. I wywracamy. I w tej chwili już to zaczyna mieć wszystko ręce i nogi. Zaczyna ładnie wyglądać. Rząd piąty. W rzędzie piątym zrobimy znowu. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Teraz zrobimy cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. I tu zrobimy w sumie tych półsłupków pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak? I znowu raz, dwa, trzy, cztery. Nawijamy i tu robimy trzy. Trzy. I znowu dwa oczka łańcuszka. I tu robimy trzy. Raz, dwa, trzy. Tak? I teraz cztery oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć półsłupków, jeden pod tutaj, pod ramię, drugi w środku, trzeci w środku, czwarty w środku i piąty. Raz, dwa, trzy, cztery, nawijamy, tu się moje włosy wplątały, nawijamy i tu robimy znowu nasze 3 plus 1. Raz, dwa, trzy i jeden. Dobrze. Rząd szósty. Raz, dwa, trzy. Teraz już widzicie, zaczyna być widać te pajączki. Ja wcześniej, chyba w tamtym, dwa lata temu, zrobiłam zasłonę z tych pajączków i bardzo wiele ludzi mówiło, że jest trudne. To nie jest trudne. Jak już raz ci wejdzie w głowę,
zrobiliśmy? Rząd szósty. Robiliśmy cztery. Robimy jedno oczko, bo tu już będzie nam rósł następny pajączek. Jedno oczko nawijamy i tutaj w ten pierwszy, w ostatni z tego robimy znowu trzy. Raz, dwa. Trzy. Tak? I w tej chwili w tym szóstym robimy tak. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka po tym. Trzy oczka łańcuszka. Tu w drugi przeskakujemy, w trzeci, no w drugi, przepraszam, robimy raz od drugiego. Dwa i trzy. Tu będą już trzy i tu trzy. Raz, dwa, trzy. I tutaj ten rząd będzie trzeba zrobić coś takiego podwójnego z jednym oczkiem przerwy właśnie tutaj na tym kręgosłupie. Czyli robimy tak, nawijamy i tu w ten pierwszy dla odmiany robimy raz, dwa, trzy. Oczko przerwy, nawijamy i tu w ostatni znowu. Raz, dwa, trzy. Następnie dwa oczka łańcuszka, nawijamy i tu robimy to samo. Trzy, oczko przerwy i trzy. Czyli tak. Raz, dwa, trzy. Oczko przerwy, nawijamy znowu i tu. Tą drugą stronę robimy znowu trzy. Raz, dwa, trzy. I teraz trzy. Raz, dwa, trzy oczka. Tak? Tu trzy półsłupki. Raz, dwa, trzy. I tu znowu trzy oczka. I tak samo jak w poprzednim tutaj robimy tu dwa razy po trzy z oczkiem przerwy. Raz, dwa, trzy. Oczko przerwy. Raz, dwa, trzy plus jeden. Raz, dwa, trzy. I jeden na koniec, żeby się ładnie układał. Ok, idziemy w górę. Raz, dwa, trzy. W tej chwili wygląda już to tak. Bardzo fajnie. I teraz, teraz rząd siódmy. Czyli tak, znowu. Raz, dwa, trzy. Plus jeden. Raz, dwa, trzy. Teraz raz, dwa, trzy oczka, przepraszam, uciekło mi, to jest trzy oczka, nawijamy i tu robimy jeden słupek, bo tu zaczynamy budować następny właśnie nasz pajączek. Znowu trzy i tu w ostatnią, znowu trzy, raz, dwa, trzy, tak? Wygląda to w ten sposób. Ja to sobie wyciągnę więcej nitki, bo mi się to poplątało. Nie wiem, czy już mówiłam. To jest bawełna z akrylem. Bardzo fajnie się robi, tylko ona jest taka, ona jest zrobiona z normalnych nici. To jest, nie wiem, to jest cztery nicie. Czy... W każdym razie tak, zaczyna to wyglądać w ten sposób. I teraz zrobimy tak. Teraz zrobimy raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Przepraszam, spadło. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. I tu nawijamy i tu w te trzy zrobimy jeden normalny, pojedynczy nawijany słupek. Tak, w ten sposób. I znowu. Raz, dwa, trzy. I tutaj z tych podwójnych nawijamy i tu robimy trzy, raz,
dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I teraz znowu trzy oczka. Nawijamy. Tutaj w tą przerwę robimy słupek. I znowu raz, dwa, trzy. Nawijamy i tu robimy następny. Następny nasz potrójny motyw. I teraz znowu dwa oczka łańcuszka. I drugą stronę robimy dokładnie tak samo. Czyli tutaj nam się robi już następny. Czyli tak, zrobiliśmy dwa. Następnie robimy tu trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy oczka. Nawijamy pojedynczy tutaj w pomiędzy, robimy słupek. I znowu, przepraszam, się plączę. Raz, dwa, trzy. I tu w ten ostatni robimy znowu trzy. Raz, dwa, trzy. Ale wieje. I znowu raz, dwa, trzy. Nawijamy tu w ten nasz końcowy pajączek. W koniec pajączka robimy takie. Taki słupek i znowu raz, dwa, trzy oczka i tu w tym robimy znowu następny początek następnego pajączka, czyli tu trzeba zrobić trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy oczka, słupek pojedynczy w tą przerwę, znowu trzy i tu robimy nasze ostatnie trzy, plus oczywiście jeden. Raz, dwa, trzy i jeden. I znowu raz, dwa, trzy. Słupki odwracamy. I teraz będziemy robili rząd ósmy. Jak już widać, tutaj mamy piękny motyw nam się zaczyna robić. No i rząd ósmy. Tak samo jak tu robiliśmy wcześniej te, zrobimy jeszcze trzy słupki. Raz, dwa, dwa, trzy. Tu będzie raz, dwa, trzy oczka. Tu pod spodem jeden półsłupek. Potem tu bez nawijania i potem tu, czyli trzy. Teraz znowu trzy oczka. Znowu trzy oczka. I tu, żeby zamknąć ten poprzedni, to musimy zrobić tak, trzy słupki. Oczko przerwy i tu robimy następny. Raz, dwa, trzy. Tu musieliśmy zamknąć tego pajączka. I tak to wygląda. Dobrze. I teraz znowu tak samo jak w tym poprzednim, bo tu robimy już nowy rząd, raz, dwa, trzy, nowy motyw. Tu robimy trzy, spadł mi, tu, jeszcze raz, tu robimy trzy. Takie oczka, nie wiem, czy to są półsłupki, czy oczka zamykające. Raz, dwa, trzy. I tu w ten zrobimy oczywiście. Oczywiście zrobimy potrójny nasz. Raz, dwa, trzy. I tak wygląda ta strona, jak do tej pory.
Ok, teraz znowu dwa oczka nalijamy i tu robimy trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy oczka. Półsłupek w tą, w środkowy, w ten jeden. Następnie w następny, w ten. Raz, dwa, trzy. Teraz nawijamy i tu, zamykając naszego poprzedniego pajączka, robimy raz, dwa, trzy. Oczko przerwy i tu po drugiej stronie następne trzy. Teraz znowu raz, dwa, trzy, pod spodem, w środek, pod spodem, raz, dwa, trzy, nawijamy i tutaj, raz, dwa, trzy i plus jeden. Raz, dwa, trzy. Obracamy. W tej chwili wygląda już to tak. Teraz będzie rząd dziewiąty. W rzędzie dziewiątym zrobimy tak jak wcześniej. Raz, dwa, trzy. Plus jeden. Teraz robimy cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu zrobimy 5, raz, dwa, trzy, cztery i piąty poza, bo teraz nam rośnie ten. I tu znowu raz, dwa, trzy, cztery. A na górze pomiędzy tymi dwoma nawiniemy i zrobimy jeden potrójny. Czyli trzy, nie jeden potrójny, a trzy pojedyncze, przepraszam, ale taki potrójny. Nasz. Raz, znowu, przepraszam, teraz cztery, raz, dwa, trzy, cztery, cztery i tu pod spód robimy raz, dwa, trzy, cztery i pięć i znowu raz, dwa, trzy, cztery, nawijamy i tutaj w ten ostatni półsłupek robimy, słupek robimy trzy następne słupki. I teraz raz, dwa na naszą przerwę i drugą stronę robimy dokładnie tak samo, czyli zaczynając od czterech oczek, raz, dwa, trzy, cztery, następnie pięć pod spodem, następnie znowu cztery, następnie trzy słupki pomiędzy tutaj te dwa i następnie cztery oczka, znowu pięć, cztery oczka i nasz 3 plus 1 zakończenie. I spotkamy się w rzędzie dziesiątym. Okay, teraz robimy rząd dziesiąty. W rzędzie dziesiątym generalnie warto by było zrobić sobie taki haczyk, tutaj zaczepić się. Ja tu mam taki znacznik jakby w rzędzie dziesiątym, żeby było wiadomo, gdzie jesteśmy, bo następny rząd dziesiąty, jedenasty, dwunasty i trzynasty to będą te cztery rzędy, które można po prostu robić w nieskończoność, tak? Ja z wami pokażę wam. Ok, czyli tak, rząd dziesiąty robimy trzy w górę i jeszcze trzy słupki. Raz, dwa, trzy, oczko przerwy i tu robimy jeszcze trzy, tak, raz, ups, dwa, ojojoj, ale mi się tutaj
No tak jak się śpieszę, jak się, ale mówi się, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Trzeba zwolnić. Dobrze, i tu robimy 3. Raz, 2, 3. I teraz raz, 2, 3. I tu już zmniejszamy ten, czyli robimy raz, 2, 3 pod spodem. I znowu raz, 2, 3. I tu, w tym rzędzie 10, nad tych pojedynczych, musimy zrobić mu uszy, żeby były 2. Czyli tak. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. 3. Oczko przerwy. Nawijamy i tutaj w ten słupek robimy następnie 3 słupki. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Tutaj w rzędzie 10, który będzie się powtarzać, to jest jedyny rząd, który zaczyna się, poprzedni był, ale teraz tylko po prostu skupmy się od rzędu 10. Zawsze ten rząd 10 będzie miał tutaj 2 po boku, od początku. I teraz tak, i tu. Następnie tak, raz, 2, 3. Raz, 2, 3 oczka, 3 pod spodem. No te 3 półsłupeczki to trzeba sobie tak wlawirować, wbudować w ten, żeby to miało, żeby tu jeden i tu jeden był pod spodem, żeby się nam zmniejszało. No to już jak tam każdy sobie robi. Raz, 2, 3. I teraz znowu tu robimy 2 po bokach z oczkiem przerwy, czyli raz, 2, raz, 2. Raz, 2, 3. Oczko przerwy i tu w ten ostatni robimy 3. Raz, 2. 3. Teraz raz, 2 na nasz kręgosłup i znowu to samo. 3 słupki. Raz, 2, 3. Oczko. Następne 3 słupki. W te same 3 słupki spod spodem. Ale z drugiej strony. Raz, 2, 3. Następnie raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Tu wbijamy się z 3 półsłupkami. Raz, 2, 3. Tak? Następnie znowu raz, 2, 3. Oczka. Nawijamy i tu po bokach robimy następne 3 pojedyncze słupki. Podzielone oczkiem, czyli raz, 2, 3, oczko i tu raz, 2, raz, 2. I znowu raz, 2, 3. I tu w tym zmniejszamy tego już pajączka, czyli raz, 2, 3. Znowu raz, 2, 3. I tu znowu robimy 2 po bokach, czyli raz, 2, 3. Oczko przerwy, nawijamy i tu robimy 3 plus 1, bo to już jest ten końcowy tutaj, czyli raz, 2, 3. Tak? 3 plus
plus 1. I teraz tak, raz, dwa, trzy oczka, odwracamy. W tej chwili już wygląda to nam tak. Wygląda nam bardzo fajnie. Rząd 11. W rzędzie 11 będziemy robić tutaj, zaczynać robić nowego pajączka, czyli rząd 11. Rząd 11 robimy tak, jak robiliśmy poprzednio tutaj. Zaczynamy tak samo od 1 plus 3. Jeszcze Wam w międzyczasie powiem, że ja robię to na takiej bawełęce. Ona przyszła w dwóch częściach, są zmienia kolory. To było 1800 metrów, 4 plaj. I to było jedna z dwóch, czyli 900 metrów ma. To jest generalnie taka, to jest taka łuczka robiona z nici. Bardzo fajnie się tym robi. Dobrze, 11. Zrobiliśmy 4, teraz robimy tutaj 3. Nawijamy i tu musi być słupek, tak? Znowu, 3 oczka. 3 oczka, nawijamy i tu robimy znowu nasze 3. Ale mi się za ciężko zrobiło. Czy to samo robię? To samo, 2,70. Raz, dwa, trzy, nawijamy i tu robimy nasze 3 słupki. Tak, raz, dwa, trzy, się wszystko to potem poukłada pięknie. I teraz tak, trzy oczka, nawijamy i tutaj znowu robimy słupek, znowu, raz, dwa, trzy, nawijamy i tu robimy 3 słupki w jednym. Raz, dwa, trzy. Teraz 3 oczka. Nawijamy i tu robimy słupki. Raz, dwa, trzy, nawijamy i tu robimy 3 słupki. Tak? I teraz znowu 3 oczka, nawijamy i tu robimy słupek. Tak? I znowu raz, dwa, trzy. Nawijamy i tu od razu robimy słupek. Przepraszam za hałasy z tyłu, ale tutaj mąż ma siłownię obok. No i niestety nie sprawdziłam, czy tam siedzi. Coś tam spadło. I znowu 3 słupek. Znowu raz, dwa, trzy. Nawijamy i tu robimy znowu 3 słupki przed naszym środeczkiem, tak? Raz, dwa, trzy. 2 na środek. I tak to wygląda. Więc tą drugą część robimy dokładnie to samo. Czyli tutaj 3 słupki, 3 oczka, słupek, 3 oczka, 3 słupki, 3 oczka, słupek, 3 oczka i tak samo tutaj. I spotkamy się w rzędzie 12. Rząd 12. Rząd 12 zaczynamy od tego, że robimy tutaj te nasze 4. I teraz raz, dwa, trzy. Pod tym tutaj robimy sobie pół słupeczek z nawijania, potem znowu drugi, przepraszam, trzeci i teraz znowu coś mi się nitka plącze tutaj.
Raz, dwa, trzy. I teraz tutaj w ten. Znowu trzy słupki. Raz, dwa, trzy. I teraz jedno oczko. Jedno oczko. I tutaj w ten pierwszy wbijamy się znowu z trzema, bo musimy sobie sprawić, żeby ten nasz, coś mi się prze... Raz, dwa, trzy. Musimy sprawić, żeby ten nasz znowu się zamykał, tak jak wcześniej. Ja wiem, że robię dłużej niż... Ale tak naprawdę to będzie Wam lepiej zrobić, zrozumiejąc, że te rzędy od 1 do 9 to jest początek. Tak? A potem ten rzędy 10, 11, 12, 13 trzeba powtarzać. I to jakoś tak lepiej wchodzi. Raz, dwa, trzy pod spodem tutaj. Teraz raz, dwa, trzy. Tak? I tu. Znowu trzy słupki. Raz, dwa, trzy, oczko, tu z brzegu wbijamy się znowu trzy słupki, raz, dwa, trzy i znowu trzy słupki, raz, dwa, trzy i pod spodem, raz, raz, dwa, trzy. I znowu raz, dwa, trzy. I tutaj robimy znowu trzy nasze słupki. Wzór jest prosty. Jak już sobie rozkminicie, to można robić w nieskończoność. Dowolne wielkość. Można od małego to. Teraz znowu grzbiet, czy ten kręgosłup. Dwa. Dobrze, to był rząd 12, czyli tak jak powiedziałam wcześniej, tu 4, 3 oczka, 3 pod spodem, 3 oczka, robimy do końca, spotykamy się w rzędzie 12. I w końcu rząd 13, który zaczynamy także od 4, tak? I potem tak robimy. Raz, dwa, trzy, cztery. I tak jak już wcześniej robiliśmy tutaj. Pięć pod spodem. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I znowu, przepraszam, raz, dwa, trzy, cztery. Nawijamy i tutaj pomiędzy te dwie gromadki po trzy, robimy znowu trzy słupki. Ok. Następnie znowu tu robimy cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I tu pod spodem w tym naszym pajączku robimy pięć. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery i znowu nawijamy i tu pomiędzy tymi dwoma po trzy robimy sobie trzy słupki, czyli generalnie trzy słupki, raz, dwa, trzy, cztery oczka, następnie pod ten pajączek robimy pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tu znowu raz, dwa, trzy, cztery i na górze nawijamy i robimy trzy, raz, dwa,
2 i 3 i 2 na środek i tu znowu 3, tak? Raz, raz, 2, 3. I co następnie? Następnie 4. Raz, 2, 3, 4 oczka i 5 pod spodem. I zobaczcie, tak to generalnie wygląda w tej chwili. Czyli tą stronę robimy tak samo, jak robiliśmy tą stronę, czyli tu będą 4 oczka, 5 półsłupków. Wbijamy się tutaj, robimy pod tymi poprzednimi trzema i znowu. Tu robimy 3, znowu 4 oczka, 5 półsłupków, 3 słupki i tak do końca. I teraz tak, jak sobie zapamiętacie, że to był rząd 10, 11, 12 i 13, to teraz po 13 przestawcie sobie znacznik znowu na początek i znowu robicie 10, 10, 11, 12, 13. I tak bez końca można robić. Na przykład zobaczcie tutaj tą chustę, którą ja teraz robię. To ja robię w różnych kolorach. To jest piękny wzór, bardzo ładnie się prezentuje. Także polecam. Dziękuję za oglądanie. Pa, pa.